Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Crocs i na GeForce Kinsie jesteśmy, na którym troszkę nas nie było. Widzę, trwa tu jakiś evencik, więc zaraz sobie pootwieramy oczywiście skrzyneczki, ale przypominam, że na GeForce Kinsie jest bardzo fajna możliwość otworzenia skrzynek użytkowników. Więc wpisujemy sobie oczywiście tutaj Crocs i zobaczę, co oczywiście dla mnie przygotowaliście po ostatnim filmie z GeForce Kinsa, który był jakoś chyba, no, z 2 miesiące temu, coś mi się tak wydaje, więc zobaczmy, ile mamy tutaj skrzyneczek. No trochę ich jest. Mamy 2200 zł, więc oczywiście skrzyneczką widzę sobie dzisiaj zakręcimy. Jak chcesz oczywiście stworzyć dla mnie skrzyneczkę, no to do that. Do that, my friend. Do it. Just do it. Otwieraj 5 Crocsi. No dobra. Otworzę 5. 71 zł. Skrzyneczka 50-50. Jak możemy zobaczyć, dostajemy tutaj... Ojejku. Oj, widzu. Oj, widzu. No, to jest otwarcie... No, mocno przeciętny bym powiedział. No, zobaczmy jeszcze raz. 7 zł po raz drugi. Może teraz będzie lepiej. Znaczy, no ciężko, żeby było gorzej niż w tamtym otwarciu. 4 razy kartel, więc 71 zł nam się zwróciło, tak? Z tego, co dobrze przeczytałem. No, okej. Okay. Spoko. Otwórzmy jeszcze raz. Nie, czekaj! Nie wiem, ile w sumie. Dobra, źle spojrzałem. Never mind, ale to... się poprawię zaraz, bo znowu mamy 4 te petunie. Bardzo spoko. Znowu daje nam się wyjść na plus. 94 zł! No, no właśnie! No i to jest proficik, stary. Bardzo się mi to podoba. Otwórzmy może eventą skrzyneczkę, ale pierw jeszcze ci powiem, że oczywiście jak chcesz sobie na GeForce Kinsa kaskę wpłacić, to albo logujesz się z linku z opisu, albo klikasz sobie stary kod promocyjny w lewym górnym rogu, wpisujesz kodzik Crocsi przez 2x. 5% więcej masz wtedy do wpłaty, możesz sobie kodu użyć dowoli, oczywiście na start dla użytkowników kaska, no i oczywiście dzienny bonusik też możesz sobie codziennie tutaj zakręcić oczywiście takim fajnym kołem. A my sobie otwórzmy tą skrzynkę eventową, o której mówiłem, Nebula Vanguard, 20 zł. To jest skrzynka? Nie, tu są skrzynki, tak? To tu chyba muszę sobie wybrać. Okej, okay, mamy to. 4 na raz może? 76 zł. Spróbujmy otworzyć. No i generalnie przypominam też, że jeśli chcesz oczywiście sobie wpłacić, no to klikasz sobie tutaj właśnie doładuj. Czekaj, tylko sobie to sprzedamy. Ile mamy? 20 zł. Klikasz sobie doładuj. No i oczywiście tutaj możesz sobie wszelakimi metodami płatności konto na G4 załadować. Idziemy na skrzynki użytkowników jeszcze raz. Kodu oczywiście musisz użyć, jak chcesz wziąć udział w kalendarzu, tak? Mam nadzieję, że skinka sobie z kalendarza odebrałeś już, bo trochę ich już rozdanych jest. Pochwal się w komentarzu, czy już wygrałeś, a jak nie, no to oczywiście napisz komentarz i napisz numerek, który oczywiście chcesz sobie zgarnąć. Oczywiście sub dzwonek do tego, łapa w górę pod filmem. Ojejku, ojejku. Jakby ten White Lotusik nam tutaj spadł. No by była... Łohoho. By było naprawdę mocne. Zobaczmy, może drugie otwarcie. Kurczę, no 25% na tego kałacha jest. 25%. Widzę, ty chcesz chyba, żebym ja tutaj bankrutem został. No teraz nie ma... Myślałem, że w tym momencie... To już naprawdę będzie to otwarcie, które da mi zarobić. Dobra, mamy coś innego niż Safari Mesh. Jest Redline. Za 500 zł, no. Ładnie, ładnie, sympatycznie. Sprzedajmy wszystko. A, i oczywiście trzeba na Discorda dołączyć. Jak chcesz wziąć udział oczywiście w naszym kole bożym, tak? Znaczy kole, koło masz na GeForce Kinsie. Jako dzienny bonus możesz sobie zakręcić. A u mnie w kalendarzu możesz sobie wygrać, tak? Jeszcze raz, otwórzmy sobie On More Time. No i musiało w końcu zabrać, co? Musiało dać tego Safari Mesha. Dobra, jeszcze raz. Ja wiem, że to jest głupota, stary, ale... Ojejku, ojejku. Ja wierzę, że w końcu się uda, tak? Że wspólnymi siłami tutaj w końcu nam się uda coś fajnego wyjąć. Dobra, mamy jeszcze ile? 306 zł. No to możemy sobie otworzyć skrzyneczkę, dajmy na to z AWP w sztukach.
No dajmy na to 5, czemu by nie? 100 zł na 5 takich skrzynek i zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie. A OP Dragon Lore z lewej strony, a Simówka z prawej. No, my dostajemy, no, dosyć, że tak powiem, przeciętne, bardzo przeciętne skiny, 51 zł. Połowa tego, co wydaliśmy, niestety na minus. Zobaczmy teraz, czy pójdzie nam lepiej. No, tu już na pewno nie widzę Safari Meshy żadnego, tak więc będzie otwarcie na pewno lepsze i chyba nawet w granicach tutaj zera, o ile na plus, 111 zł. Czyli na plusik udało nam się te 11 zł wyjść. No ale jakby tu jakaś czerwona awupka wleciała, no to już w ogóle by było. No tutaj też może być nawet plusik delikatny. Znowu 111 zł. No ja jestem w szoku osobiście, stary, póki co, że tak ładnie tutaj, no biorąc pod uwagę, że to nie są jakieś mega takie skiny, które robią jakiś efekt wow, no to i tak potrafi tutaj ta skrzyneczka oddać, tak wiesz, w najmniej oczekiwanym momencie. Zobaczmy jeszcze raz, oj, dobra, to chyba znak jednak, żeby odpuścić. Pamiętaj, że najważniejsze w otwieraniu skrzynek, najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, kiedy odpuścić. No bo oczywiście otwieranie skrzynek nie zawsze wiąże się z tym, że dostaniemy skina jakiegoś mega zajebistego. No czasami trzeba, że tak powiem, dostać coś gorszego, żeby może w przyszłości coś lepszego zawitało do mojego ekwipunku. Zobaczmy. AK Redline. Nie ma tragedii chyba, wydaje mi się. Oj, no chyba jednak jest tragedia, co? Czy taka tragedia? No nie, jest to jakiś też mega duży minus, nie? No ale zobaczmy. Jeszcze raz. Nemesis. MP7. Ładny skin, ale nie na niego dzisiaj tutaj polujemy, tak? Ostatnie 72 zł. Może coś tutaj od widza? Albo wiecie co? I patrz, zajebista opcja, że możliwe do otwarcia możemy sobie zaznaczyć. Patrz, możemy... Nie, czekaj, coś tu się zepsuło. Resetuj filtry. Aha, no chyba jednak coś się zepsuło tutaj. Myślałem, że zadziała. No ale zjedźmy do skrzynek. O właśnie, tego szukałem. 72 zł. No to możemy to otworzyć. No, spróbujmy raz. Zobaczmy, czy uda mi się dostać coś innego niż ten tek. No cóż, no dziękuję za oglądanie. Daj znać, co sądzisz tutaj o GeForce się, o filmie z GeForce Skinsa po powrocie. Weź sobie udział oczywiście w kalendarzu, a jeśli zobaczysz, jak nam kod Kroxy, skorzystaj sobie, jak chcesz sobie pieniążka na GeForce Skinsa wpłać. A jeśli zobaczysz, jak nam Siemano.